No dobra, starczy. No dobra. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich panów i panią. Proszę Państwa, taka sprawa. W dzisiejszym dniu o godzinie 14.30 w sobotę się zdarzyło rzecz nie do pomyślenia, proszę Państwa. Pan Krzysztof K. zebrał bandę do osłów, proszę Państwa. No i cóż, na mnie na, ja zrobił na mieszkanie. I cóż, powiedział, że on tu mieszkać będzie. Przywiózł torbę z jakimiś narzędziami, może w środku miał noże, bo coś innego, proszę Państwa. I powiedział, że nie daruje, będzie cały czas nachodził, napiętował nas, proszę Państwa. I jeszcze z góry dwóch koleżków nade mną mieszkają, zebrał i on tutaj do matuli, na chama matulę pchnął do środka, torbę postawił w drzwiach, twardo wchodzi do mieszkania, proszę Państwa. O, tak, tak to, dziś, tak to dzisiaj policja reaguje i tyle razy było zgłaszane, tyle razy powiadamiano i nic z tych rzeczy się nie dzieje. Dokąd ja mam stąd dalej tak cierpić, proszę Państwa? Nie ma na to mocy, na takiego człowieka, który po prostu sobie w miarę sprawiedliwości tkwi i on powiedział, że on policję ma w nosie i mu powiedział, że mu wszystko koło chuja lata i on nie ma na to, nic mu nie zrobił, proszę Państwa. I dalej zobaczymy, co dalej, jak sytuacja się potoczy i co będzie. A ja powiedziałem, że będę dotąd nachodził, aż wreszcie ta sytuacja będzie wyjaśniona. A zanajście na czyje mienie publicznie posesję, to jest kara pozbawiona do lat 5. A jeszcze przy użyciu ostrych narzędzi z sobą, w torby miał, ja nie wiem, co on mógł mieć. Mógł mieć noży, mógł i narzędzie, coś innego mieć. To jest drugie do 10, to jest po prostu zamach na cudze życie, a może przyjechali moją matulę zabić, w tym czasie mnie nie było, bo wyszłam do Biedronki po zakupy, przychodzą matule, mi o wszystkim, proszę Państwa, opowiada, że pan Krzysztof K. taki zamiar zrobił i powiedział, że to jest jego mieszkanie i on co chciał, to będzie sobie robił. A ma mieszkanie, swoje posesje, ma na Szkolnej 17, te w Starosielcach, proszę Państwa, i proszę tam zajechać, obejrzeć, co on ma. Różne ma w tam w tej swojej posiadłości. Nie dość to jeszcze, proszę Państwa, w karnistrach paliwo trzyma. Także może ta posesja tam, co on mieszka obok, te sąsiady, co mieszkają, to mogą razem iść w powietrze z nim, proszę Państwa. I ten człowiek jest po prostu nieobliczalny. To jest, proszę Państwa, jak ja kilka razy mówię, psychopata o skłonnościach pedofilicznych. I proszę takiemu człowiekowi nie słać, nie pomagać, żadnych nie dawać pieniędzy, bo ten człowiek to jest wyzyskiwacz, oszukaniec i złodziej. On tylko celowo puszcza propagandę u siebie w laptopie, nagrywa po to, żeby od państwa i całych ludzi na świecie wyłudzić parę groszy sobie. A żyje jak król Madagaskaru na wyspie i tylko sobie się śmieje z kogoś, że mu pieniądze ślo i nic z tego nie robi. I czas najwyższy, żeby ludzie wreszcie się przekonali, czym ten człowiek pachnie i czym on jest nasiąknięty. Bo on jest nasiąknięty po prostu pedofilią i psychopatią, więcej nic. On tylko myśli o kasie i kogoś okraść, a może kogoś chce zabić. Na po prostu zrobienie kariery, jak to się mówi, swojej politycznej w świecie. I czas ludzie pomyślcie o takim człowieku, jaki to jest człowiek po prostu, który szkodzi społeczeństwu w Białymstoku, a nie tylko i na całym świecie. I przestrzegam jeszcze raz wszystkich, że nie dawajcie kasy, bo ten człowiek to jest po prostu zły koniunktura na przyszłość tego człowieka. I jeszcze raz ponaglam, ludzie, opamiętajcie się, bo on chce startować na prezydenta Białegostoku. Niech białostoczanie się przebudzą i niech spojrzą na tego człowieka. To jest mongo o zacofanym, się mówi, umyśle urujenia sobie. On jak wbił się w palmę w łeb, to on będzie do tego stopnia dążył, że on po prostu będzie napiętował, niszczył, aby mu tylko się dobrze powodziło. I wreszcie czas najwyższy z tym interesem skończyć. Bo jeśli dalej tak będziecie robić, no to patrzcie, abyście w życiu nie żałowali, aby to nie było za późno. Bo może być różnie, los może być zależny komu, aby wam się nie odwróciły karty w głowach. Bo to, co się dzieje, no to pomstę do nieba trzeba. A nasz wymiar sprawiedliwości tą sprawę traktuje jak
ulęgałki na wierzbie, ale to do czasu dzban wodę nosi, do czasu wszystko się ma, ręce, nogi. Ale przyjdzie taki moment, że pan Krzysztof K. jeszcze będzie błagał, prosił, tylko litości na tego człowieka już nie ma i nie będzie. Go nikt nie obroni, ani policja, ani sądy go nie obronią, tylko kto inny będzie bronił, tam zginie, do reszty spędzi życia w swoim kryminale, a i go to czeka, i to niedługo, do czasu, aż tylko ten trochę, ten wirus się uspokoi, ta choroba, dopiero się zacznie ja działać, bo na razie wszystko wstrzymane, na razie wszystko pozamykane, sądy, także tylko jedne co komendy działają i to tylko w określonym czasie, że po prostu tylko wysłuchać interesantów, kto ma jakieś sprawy pilne, jakoś po prostu, to no, a dalej wszystko jest pozamykane, poczekamy, zobaczymy, a ja podarować za to nie podaruję i będę dotąd nachodził, aż wreszcie ktoś tym się zajmie. A nie, to napiszę do Warszawy, do ministerstwa, do pana Zbigniewa Ziobry, to jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny i zobaczymy, co z tym fantem się ukaże. Że ja tak dalej żyć nie będę i nie będzie mnie ktoś straszył, że mnie przyjedzie z ludzi z ulicy mnie i mnie, że może zabije. Ja wiem, o co chodzi. Bo chodzi o przejąć moje mieszkanie, bo tu mu najlepiej pasuje nagrywać, tu ma bandę we górze złodziejów i tu te złodzieje razem z nim sztamy trzymają. Dziękuję Państwu, dobranoc, do widzenia. I dziś się nie interesuje. Ani policja, oni się włamują do mieszkań i już przedtem syna po prostu prawie zabili. Ja nie mogłam przeżyć to, co oni to zrobili. Tak robił ten pan, o Jezu, nie mogę... Krzysztofka. Krzysztofka! No obojętnie, to już powiedziano. I bardzo proszę, wszystkiego, całego towarzystwa, państwo weźcie, jakoś się załatwicie z policją, żeby policja się zainteresowała. Pieniądzków nie dawajcie mu nawet centa. Bo on nic nie załatwia, w ogóle, bo jemu takie pieniądze dawali, przysyłali, bo on nagrywa i jemu bardzo duże pieniądze przysyłali, także on brał nawet i po 2000 i po 3000 brał pieniążków, bo dlatego, że on miał kolegę po prostu na poczcie i on okradał ten jego kolega, wszystkich ludzi, a dla niego przesyłał. I teraz to samo się robi. I teraz było właściwie u mnie włamanie, które oni zrobili. Ja poszłam do dzielnicowego powiedzieć, a dzielnicowi mnie, proszę państwa, powiedział w ten sposób. To byli żarty. Syna mego po prostu sprowadził zakład pogrzebowy, że on trup. I przyjechali, że zabrać jego i zawalić. A on legalnie był ani trupem, ani niczym, tylko człowiekiem żywym. A to było nastawiono. I ja zgłosiłam do przewodniczącego, no, do dzielnicowego, przepraszam. To dzielnicowy był jego rejon. Dlaczego dzielnicowy to powiedział? To dla mnie powiedział w ten sposób. To jest żart. To on żart człowieka się liczy do grobu zakopywał. To jest żart. Tak u nas rząd pracuje. I przepraszam bardzo. I chciałabym naprawdę weźcie się za to. Tymi matkami. Jak ta matka może żyć z takim dzieciakiem, jak ona się liczy. Pracy nie ma i nic nie ma. I ona musi chować tego dzieciaka. I dlaczego ani prezydent, ani przewodniczący, ani żaden się nikt nie interesuje. I prosiłabym bardzo, jeszcze raz, i będę cały kie prosić, weźcie się za to. Pomóżcie ludziom, to jest raz, i zmieńcie, czy ten rząd, czy jak, no, dlaczego to się robi. I żeby taka gnój przyszedł i powiedział, że on zabiera mieszkanie. No państwo, zlitujcie się i pomóżcie, ile możecie. Mam 88 lat i nie mam tak samo warunków.
Liczyć się nie mam za co, bo po prostu kiedyś byli leki dostępne, a teraz 100%, a ja nie mam za co sobie leków kupić, ale trudno. Ja nie zwracam się z prośbą, bo wiem, że nie dostanę tego. Co ja będę prosić? Dostają takie ludzie, dostają, które się liczy, o. Oni handlują narkotykami, handlują tym, bo on ma za co się ukupić, a ja za co się ukupię. Nie mam za co. I prosiłabym bardzo, załatwijcie to państwo, ile możecie. Ja naprawdę będę wdzięczna i będę dla was, ludzie, po prostu powiadać z wami, ale weźcie się za to. Ja bym prosiła bardzo i na razie przepraszam bardzo. Może później trochę, bo nie mogę, bo słabo mi się robi bardzo. Dlatego z tego przeżycie. Nie wiem. I państwo, ja prosiłabym. Załatwijcie te prośby moje. Razem do widzenia i dziękuję bardzo za moje powiedzenie. Kurwa, gdzie te moje okulary? Muszę zobaczyć, co ja, kurwa, tu wyszło to. Co tu powiecie dla państwa jeszcze takiego miłego i tego? Kurwa! Że... Kurwa, twoja mać. Dobra. Wszystko. No, ciemne to!